Tym razem pomysł na rybę, którą z powodzeniem możecie zrobić nie tylko w piekarniku, ale również na grillu. Pstrąg w całości. Jak go upiec, żeby był smaczny, żeby mięso przeszło aromatem ziół i przypraw? Za moment wam pokażę. Zacznijmy właśnie od czegoś, czym nafaszerujemy pstrąga. Idealnym, oczywiście powszechnie stosowanym dodatkiem jest cytryna. Tym razem cytryna zostanie przesmażona, a w zasadzie podduszona z cebulą. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Zacznijmy od krojenia cytryny. Cytryna jest umyta, wyszorowana i sparzona w całości. Dlatego też razem ze skórką kroję taką cytrynę w cząstki. Nie zwracam uwagi nawet na pestki, one mi w ogóle nie przeszkadzają. Dwie cytryny w ten sposób właśnie musimy pokroić. Okej. Tak przygotowana cytryna, oczywiście barbarzyńską, może być dodana do pstrąga, ale ona ma dużo w sobie kwasu. Ten kwas upalałby maksymalnie mięso ryby. Upalał, czyli wypiekał, wysuszał. Ja bym tego nie chciał. Co zrobić, żeby cytryna dobrze pachniała? Otóż jest jeden sposób. Tą cytrynę po prostu trzeba obsmażyć na patelni, żeby straciła swój kwas, nabrała aromatu również podczas mocnego przypiekania na suchej, nagrzanej patelni. Dlatego też na razie jedną warstwę rozkładam cytryn na suchej patelni i przypiekam ją bardzo mocno. Musi się lekko zbrązowić, bo to jest gwarancja idealnego aromatu. I wierzcie mi, nigdy nie stosuję surowej cytryny do ryby, nawet jeżeli jest upieczona. Jeżeli już, to albo skórka, albo właśnie taka przypieczona cytryna, która zupełnie inaczej pachnie. Cebulę kroję w grube półplastry. O właśnie. Teraz przewrócę cytrynę i pokażę wam, jak ona wygląda z drugiej strony. O właśnie. Już nie jest tak kwaśna, jak była na początku, ale znakomicie pachnie. Do takiej cytryny dodaję cebulę. To wszystko doprawiam niewielką ilością soli. Dodaję pieprz i dwa ząbki czosnku. Czosnek kroję w plasterki. Dusimy to dosłownie przez 2 minuty, nawet nie dłużej. Cebula może zostać surowa. Chciałbym tylko, żeby przegryzła się aromatem z tą przypieczoną cytryną. To nie tylko dobry dodatek do pstrąga, ale moim zdaniem również do mięsa. Zawsze wtedy, kiedy chcecie upiec sobie mięso, żeby miało ten charakterystyczny cytrusowy aromat, ale nie straciło tego, co lubi, czyli cebuli, czosnku, to taka marynata jest naprawdę doskonała. Czekamy jeszcze chwilę. Cebulę z cytryną przekładamy do naczynia i poczekajmy, aż przestygnie. Nie wolno dodawać takiej gorącej marynaty do ryby, bo od razu by zaczęła ją upalać. To będzie oczywiście marynata, która wysyci mi pstrąga od środka, bo chciałbym go w środku nafaszerować tak przygotowaną marynatą i włożyć do pieca. Ale co zrobić, żeby mięso na wierzchu również pachniało? Otóż jest kilka sposobów i na to. Tym razem marynata również prosta, składająca się z prostych ziół. Na początek czosnek. Drobno posiekany, a w zasadzie roztarty nawet, z odrobiną soli. Najpierw go posiekam. Dodam odrobinę soli. I dokładnie rozetrę. Czosnek roztarty i do tego czosnku duża ilość świeżego kopru. Drobno siekanego. Teraz mogę swobodnie czosnek posiekać razem z koperkiem, wymieszać go na idealną pastę. Ale to nie wszystko, co chciałbym dodać, ponieważ ta marynata musi być tłusta. Tym razem nie oliwa z oliwek, tym razem nie olej, ale masło. Masło, które chciałbym wymieszać dokładnie z tymi ziołami i przyprawami, rozetrzeć dokładnie i tak przygotowaną pastą będę faszerował pstrąga, ale w zupełnie inny sposób. Zaraz wam pokażę. Na razie miękkie masło rozcieramy z ziołami. Mamy przygotowane masło z czosnkiem i koprem. Przekładam je do miski i teraz
oskrobane pstrągi, ładnie wypatroszone, wyjęte z krzela, oczy, czyściutkie. Takie powinny być właśnie tusze ryby. No i teraz każdą rybę będę nacinał, tworząc malutkie kieszonki od zewnątrz, w które to powkładam marynatę. Tak przygotowane pstrągi teraz mogę spokojnie nafaszerować, ale zacznę od marynaty, która znajdzie się w środku, czyli cebuli z cytryną. Chciałbym, żeby każdy z nich był ładnie wyłożony od środka taką aromatyczną marynatą. Oczywiście ta marynata nie jest do zjedzenia. Ona ma sprawić, że ryba znakomicie będzie pachniała po upieczeniu, czy też po zgrillowaniu na ruszcie. Każdą rybę teraz trzeba związać, tak żeby nie wypadała z niej marynata. Wiążemy ją za pomocą 3-4 kawałków sznurka, który później oczywiście zdejmujemy. Wiążemy pomiędzy kieszonkami, które stworzyliśmy do przyjęcia kolejnej marynaty. Wiążemy również nie za ścisło. Pamiętajcie, że to jest delikatna ryba, szczególnie podczas pieczenia. Sznurek może się wrzynać do środka, dlatego też delikatne pętelki z każdej strony. Nie zapominajmy o tym, że każdy z pstrągów ma jeszcze zrobione kieszonki. Kieszonki na marynatę z masła, kopru i czosnku. Odrobina tej marynaty w każdej z tych kieszonek teraz powinna się znaleźć. Podczas pieczenia masło się rozpuści, a czosnek i koper uwolnią aromaty, tym samym ryba na zewnątrz również będzie znakomicie pachnieć. Zawinięte wszystkie pstrągi wreszcie mogą trafić do piekarnika, nafaszerowane od środka, ale również zabezpieczone od zewnątrz, żeby mięso ładnie pachniało. Blacha z pergaminem. Polewamy ją niewielką ilością oliwy, tylko dlatego, żeby pstrąg się nie przypalił, nie przykleił w pierwszej fazie pieczenia. Tam jest dużo masła. To masło podczas pieczenia oczywiście wycieknie. Część wejdzie do mięsa, ale część znajdzie się na blaszce. Układamy tutaj pstrągi. Przygotowaną rybę wkładamy do piekarnika. Temperatura 180, a nawet 190 stopni. Czym więcej, tym lepiej. Zapieczona z zewnątrz skórka smakuje dużo lepiej. Szczególnie masło, które ma się rozpuścić i też delikatnie przypiec. Przypiec rybę w środku i na zewnątrz. Dlatego też 190 stopni również może być i pieczemy pstrągi. Czas pieczenia 15 do 20 minut. Teraz musimy przygotować jeszcze dodatek do pstrąga, chociaż sam w sobie na pewno będzie doskonale smakował. Ale pomyślałem sobie, że idealnym dodatkiem są warzywa. Zawsze dobrze się sprawdzają. Tym razem pachnący i bardzo chrupiący seler naciowy. Wymieszany jest również podobno w kolorze cukinią, także chrupiącą, nieprzegotowaną. Na pewno będą komponowały się dobrze z pstrągiem. Selera musimy pokroić, podobnie jak cukinię. Dlatego może zacznę od cukinii i pokażę Wam, co z nią trzeba zrobić. Zawsze wtedy, kiedy cukinia jest nieco przerośnięta, nie jest to malutka cukinia, taka, która jest jeszcze jędrna w środku, warto pozbyć się gniazd nasiennych, minimalnie ścinając je, właśnie po to, żeby nie nasiąkały zbytnio tłuszczem, właśnie po to, żeby nie rozpadały się podczas długiego duszenia. I selera, i cukinię kroję w poprzek. Powiedzmy w plastry o szerokości do 1 cm. Mamy już pokrojone warzywa, więc przyszedł czas na to, żeby przesmażyć je. Przesmażymy oczywiście z cebulą i czosnkiem. Cebulę kroję w grubą kostkę. Czosnek pokroję w plastry.
Jest jeszcze jeden składnik, który na pewno doprawię warzywa, ale tak naprawdę doprawię je dopiero wtedy, jak będę przygotowała już sos do warzyw. Imbirowo-miodowy sos z pomidorów trafi właśnie do warzyw. Teraz musimy te warzywa szybko przesmażyć. Nagrzana patelnia, wylewam trochę oliwy, wrzucam wszystkie warzywa i delikatnie je zblanszuję. Zaczynam oczywiście od cebuli i czosnku. Zblanszowana cebula bez koloru może przyjąć pozostałe warzywa. Ja swoich warzyw nie będę hartować, dlatego też już teraz, po tym lekkim podduszeniu, kiedy zyskały takiego szklistego odcieniu, przekładam je do miski. Mam tutaj pomidory pelati razem z sokiem, dlatego też wylewam je już od razu na patelnię i redukuję mniej więcej o 1/4. Oczywiście dodam do nich obiecany imbir, który bardzo drobno siekam. Mniej więcej jedna mała łyżeczka posiekanego imbiru. Dodajemy do pomidorów. Tym razem pomidory będą również doprawione miodem, który idealnie łączy się z ich kwaśnym aromatem i smakiem. Dodajemy około łyżki, jednej dużej łyżki miodu. Około 50 gramów masła. Dodam już w tej chwili zmrożonego masła, wyjętego z lodówki. To bardzo ważne, żeby ładnie połączyło się ono z przygotowanymi pomidorami. Pokroję jeszcze na mniejsze kawałki i rozrzucamy po pomidorach. Jest imbir, cytrusowa suszona kolendra. Także się tam znajdzie. Kilka ziarenek utartych w moździerzu. Zobaczcie, sos nabiera powoli ciała, nabiera konsystencji. To już nie jest czysta woda, te banieczki już nie są takie luźne, one już mają jakąś formę. Dodaję tutaj słodką śmietankę 30%. Sos jest prawie gotowy. Warzywa, które mam tutaj przygotowane, mogę do niego dodać, ale dopiero w ostatniej chwili, tuż przed podaniem pstrąga. Jeżeli zrobiłbym to teraz i czekałyby na pstrąga, straciłyby swój intensywnie zielony kolor. Nie róbcie tego nigdy. Warzywa, które macie pięknie zblanszowane, dodajcie zawsze na samym końcu. Zobaczcie, jaką teraz ma sos konsystencję. Doprawię go jeszcze na samym końcu niewielką ilością soku z cytryny, żeby przełamać ten słodycz. Mam tutaj również niewielką ilość białego wytrawnego wina. Wino, moi drodzy, w tym przypadku pozwala nam zawsze uzyskać właściwą konsystencję. Jeżeli sos zbyt mocno wam się zredukuje, zrobi się zbyt gęsty, a nie może taki być, dodajcie troszeczkę wina. Dodajemy warzywa. To wszystko teraz tylko delikatnie podgrzewamy. Czekamy na warzywa, ale ja już mogę wyjąć pstrąga z piekarnika. Zobaczcie, rozpuszczone masło w środku. To znaczy, że ta skóra na wierzchu jeszcze przypieczona przytrzymała wszystkie aromaty. Od środka cebula z cytryną. Na talerz więc wykładam najpierw przypieczonego pstrąga. Nie wyjmuję ze środka marynaty. No i teraz już obok niego wylądują warzywa. Chrupiące, pachnące, słodko-kwaśne z imbirem i kolendrą. I odrobina sosu. Był koperek w środku, również koperek do dekoracji i na warzywa, i na sos, więc udekorujmy to symbolicznie. Sam pstrąg na pewno doskonale smakuje. Tak, moi drodzy, prezentuje się kolejna potrawa, tym razem bez specjalnych zabiegów restauracyjnych. Nie filetujemy, podajemy pstrąga w całości, ale bardzo aromatycznego. Pieczony pstrąg z warzywami w sosie pomidorowym.